tutaj zasady panują w wiosce? Jakiś regulamin tego miejsca? Od początku jest taki regulamin, że najważniejsze to jest to, że nic nie zabijać, nikomu krzywdy nie robić. Super. Tyle, ile się da, tak. Okej, okay. Czyli nie jecie tu w ogóle mięsa? Nie jemy żadnego mięsa, bo to, wiesz, to jest przeciwko naszą filozofii jakby, naszą, wiesz, wiarę, że, żeby... Nie krzywdzić. To się nazywa ahimsa, wiesz, to się nazywa nie krzywdzić. I to mi się podoba. I to jest to, o co chodzi. Tak. Czego jeszcze nie wolno, a co wolno? Nie jecie mięsa, nie krzywdzić, co jeszcze? Nie pozwolimy tutaj alkohol, nie pozwolimy papierosy, nie pozwolimy narkotyków żadnych. Każdy, kto tu zamieszka, mówi tak. Nie tylko zamieszka, jak jest gościnny, tak jak ty. A, też. Musisz, na szczęście nie. Musisz schować wszystkie, wiesz, rzeczy i tutaj na miejscu nie. To nie są dokładnie nakazy, to jest nasza jakby filozofia. To chodź zobaczyć, jak ty, gdzie ty będziesz mieszkać. Dobra. W tej starej chacie tutaj. Będzie dobry? To jest duży pokój i mały pokój. Jaki klimat! Dobra, tutaj. I daj mi znać, jak już przebierana jesteś i idziemy dalej w tym kierunek tutaj, żeby zobaczyć resztę ekowioski. To ja jeszcze nie zobaczyłam całej wioski. Jeszcze nie. O, mamo. Dobrze, okay, to see you, Jarek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Wiecie co, odkąd wyprowadziłam się z domu, to znaczy po skończeniu liceum, żyję na własnych warunkach i takie miejsce, w którym jest regulamin. Nie możesz palić, pić, narkotyzować się, nie możesz jeść mięsa. Trochę mnie zadziwia, no bo pytanie brzmi, gdzie jest ta wolność? Nie, żebym chciała zaraz robić Bóg wie co. No tylko taka refleksja mnie naszła.